W ramach projektu E-Szkoła Wielkopolska rozpoczęliśmy w naszym gimnazjum pracę, realizując założenie projektu Twórczy Uczeń. Informacja o tym, że będą nowe, ciekawe zajęcia pozalekcyjne, szybko obiegła szkołę i nie było najmniejszych problemów z rekrutacją. Do grupy, którą prowadził pan Stachecki, zgłosili się ci, którzy byli bezpośrednio zainteresowani informatyką, nowoczesnymi technologiami i urządzeniami. Niektórzy z nas szczególnie interesowali się aspektem technicznym, projektowaniem sieci komputerowych i zarządzaniem nimi. Druga część postrzegała nowe technologie jako środek wyrazu, prezentacji informacji oraz przekazu. Okazało się, że mają zacięcie reporterskie, że chcieliby nauczyć się, w jaki sposób mogliby realizować swoje pasje przy zastosowaniu internetu z wykorzystaniem nowoczesnych form publicystycznych. Podczas dyskusji nad wyborem tematu zorientowaliśmy się, że oczekiwania techniczne i medialne wzajemnie się przenikają i można je wspólnie realizować. Jednak zdobywanie wiedzy w oparciu o podręczniki, informacje pochodzące z internetu są niewystarczające. Największą ochotę mieliśmy na pracę praktyczną, na konkretnym sprzęcie z konkretnymi urządzeniami. Z naszego 12-osobowego zespołu projektowego wyłoniliśmy 3 zasadnicze grupy. Grupę techniczną, grupę medialną i grupę reporterską. Podczas zajęć każdy mógł znaleźć coś interesującego dla siebie. Wiele zagadnień było wzajemnie się przenikających, więc formalne uczestnictwo w jednej z grup nie wykluczało pracy nad zagadnieniami, które stanowiły trzon zainteresowań innej grupy. Reporterzy chętnie wspomagali grupę medialną, a w pracę grupy technicznej próbowali angażować się wszyscy. Grupa reporterska. Natalia lubi zajmować się makijażem i koleżankom malować twarze. Gdy Zosia na koniu w galopie mknie, nikt nie ma szans dogonić jej. Czy jedzie rowerem, czy samochodem, nie rozstaje się ze swoim iPodem. Dominika zawsze ślicznie jest ubrana i dobrze zorganizowana. Paletką macha, lotko odbija, badmintonistki Klaudii drzemie siła. Gdy zapomnisz odrobić zadania, Gosia pomoże ci chętnie, choćby z rana. Grupa medialna. Towarzyska i szalona, pozytywnie zakręcona. Taka jest Kika. Gdy tylko Ada widzi wolny kawałek podłogi, zaraz do tańca wiodą ją nogi. Grupa techniczna. Szymon pięknie gra na gitarze, kiedyś swój talent światu pokaże. Bez deskorolki się nie porusza, bo bycie skejtem to Michała dusza. Adaś na komputerze w grze wszystkich zwojuje, lecz pomoc w trudnych sprawach też oferuje. W słuchawkach blues pogrywa mu, na imprezach Janek bywa tam i tu. Postanowiliśmy, że naszym celem będzie zbudowanie gimnazjalnego laboratorium techniczno-medialnego, w którym moglibyśmy się uczyć i doskonalić swoje umiejętności, zarówno te techniczne, jak i te medialne. Ambitnie zarysowany cel na pierwszy rzut oka wydawał się trudny do osiągnięcia, bo wszystkie aspekty techniczne, którymi chcieliśmy się zająć, nie są objęte programem nauczania. W szkole nie ma odpowiedniego sprzętu, a ten, który jest, musi działać i być sprawny, a więc nie można przy nim dowolnie manipulować. Ale od czego jest projekt? Postanowiliśmy spróbować naszych sił, gorąco wierząc, że nam się uda. W realizacji naszych planów bardzo pomogło nam konsorcjum PEN, które wspólnie z firmą Linksys wyposażyło nas w 12 nowoczesnych routerów z funkcjami sieci bezprzewodowej, dzięki którym mogliśmy dowolnie eksperymentować z naszymi najbardziej szalonymi pomysłami na sieć. Podczas zajęć wykorzystywaliśmy nowoczesne urządzenia od komputerów, iPodów, kamer, aparatów cyfrowych, przez tablice interaktywne, serwery, na urządzeniach sieciowych, kablach i testerach skończywszy. Niektóre prace wykonywaliśmy jednak na papierze. Narysowaliśmy plan budynku i rozplanowaliśmy sieć. Napisaliśmy również scenariusze wywiadu. No i ruszyliśmy w teren, uzbrojeni w śrubokręty i mikrofony. Efekty naszej pracy zamieściliśmy na fronterze i na stronie internetowej, ale te najważniejsze efekty zostały w szkole. Mamy nowoczesne laboratorium techniczno-medialne, które stało się warsztatem naszej pracy. Będą mogli również z niego korzystać inni uczniowie na lekcjach informatyki, techniki, różnych zajęciach pozalekcyjnych. Wykonaliśmy kilkanaście punktów dostępu do sieci w gabinetach lekcyjnych oraz zamontowaliśmy punkty dostępowe sieci bezprzewodowej. Dzięki temu w każdej klasie mamy komputery, które są dopięte do sieci. Mogą korzystać z dziennika, z zasobów internetu i portalu nauczyciel.pl. To cieszy, bo coś, co zrobiliśmy sami, działa i wszystkim się przydaje. Na podsumowanie naszego projektu zaprosiliśmy znakomitych gości. Przyjechał do nas Kamil Śliwiński z firmy Linksys, Bartosz Boczkaja i Katarzyna Kozłowska z konsorcjum PEN. Zaszczycił nas również burmistrz Nowego Tomyśla, pan Henryk Helwing i sekretarz gminy Maria Ceglecka.
Obecny był również dyrektor gimnazjum Andrzej Wałęsa i Mirosław Kozłowski, redaktor tygodnika Nasz Dzień po Dniu. Wspólnie w miłej atmosferze przy kawie, sokach i pączkach rozmawialiśmy o tym, co już udało nam się zrobić i jakie mamy plany na przyszłość. Goście otworzyli uroczyście nasze laboratorium, obejrzeli wykonane przez nas filmy, sprawdzili, jak działa samodzielnie wykonany fragment sieci i gratulowali osiągnięć. Nowe doświadczenia. Umiejętność organizacji. Możliwość współpracy. Fajną zabawę. Robiliśmy to, co nas interesuje. Sieć, którą zrobiliśmy, działa! Kontakt ze specjalistami. Praca z profesjonalnym sprzętem. Mimo, że projekt Twórczy Uczeń formalnie się zakończył, to my postanowiliśmy, że będziemy się dalej spotykać, bo przecież tak wiele pozostało jeszcze do zrobienia, nie tylko w sferze technicznej, ale także medialnej. Mamy do dyspozycji fantastyczny sprzęt, mamy platformę e-learningową, a przede wszystkim mamy głowy pełne pomysłów, które chcemy realizować. Mimo, że projekt się skończył, laboratorium to dla nas nowy początek.